Szanowni Państwo, chcę bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich uczestników, zwłaszcza tych zdalnych, 6. nadzwyczajnego zlotu klubów Gazety Polskiej. Jesteście Państwo taką wspaniałą ekipą, która zmienia oblicze naszej ojczyzny i chcę powiedzieć, że w listopadzie, tuż po święcie narodowym, 102. rocznicy odzyskania niepodległości, kiedy świętujemy z radością i z dumą te ponad 100 lat naszego czynu niepodległościowego, sięgamy pamięcią do tych wydarzeń, które nas jako Polaków formują. I trzeba przypomnieć, że te 6 pokoleń utraty niepodległości, które Polacy przetrwali zwycięsko, jest dzięki rodzinie, dzięki polskiej rodzinie, która przechowała wiarę, tradycję, polski obyczaj, polską kulturę, polski język. I to jest bardzo ważna nauka płynąca z naszej przeszłości. Bo w tej chwili, w dobie obecnej, kiedy doświadczamy takiego bardzo ostrego ataku lewackich aktywistów, szczególnie na naszą młodzież, która jest bezbronna wobec tej propagandy, która jest, myślę, trochę pogubiona, powinniśmy wszyscy jak najwięcej sił, środków, uwagi, własnego czasu włożyć w kształtowanie młodego pokolenia, bo widać, że ono zostało w ostatnich latach trochę pozostawione samo sobie. Oczywiście jest bardzo wielu młodych ludzi, licealistów, którzy się angażują w grupy rekonstrukcyjne, w takie działania patriotyczne, ale widać, że trzeba tą działalność podjąć szerzej, po to, żebyśmy nie utracili naszego młodego pokolenia, bo młodzież to jest przyszłość Polski, a my, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, staramy się, i to jest taki główny cel, który nam przyświeca, żeby Polska trwała, żeby się rodzili Polacy w naszym kraju, żeby znaleźli swoje miejsce tutaj w Polsce do życia, do pracy, do wychowywania następnych pokoleń. I wracając do tej głównej myśli, chcę Państwa bardzo serdecznie zachęcić, żeby właśnie temu młodemu pokoleniu poświęcić jak najwięcej czasu, żeby dać im swoją uwagę, swoje doświadczenie, żeby ich angażować w różne akcje. I tutaj niezastąpiona jest rola klubów Gazety Polskiej, bo integracja społeczności lokalnej wokół lokalnej historii, wokół tych bohaterów, których trzeba przypomnieć z naszych lokalnych kręgów, co ja obserwuję również u siebie na Podhalu, jak pięknie działają kluby Gazety Polskiej, jak przypominają o wielu wydarzeniach, jak się angażują, jak zapraszają oni też do współpracy. Więc to jest piękny przykład aktywności obywatelskiej, do której Państwa bardzo serdecznie zachęcam. Zachęcam też właśnie do jak najszerszego angażowania tej młodzieży. Chcę Państwa bardzo serdecznie pozdrowić, życzyć wiele radości, wiele satysfakcji z tego, co robicie. Życzyć, żeby Wam nigdy nie brakło siły, chęci, ochoty. I jestem przekonana, że każdy z nas, posłów klubu Prawo i Sprawiedliwość, będzie Was z radością wspierał w tym dziele. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.